na poziomie ideologicznym Frontowi Narodowemu? To pokazały te wybory? Czy pokazały także to, że rzeczywiście Wacław Fioł ma teraz największe szanse w starciu, jeżeli chodzi o prezydenturę z Marii? Też wcześniej chciałbym Państwa, wspomniałem o specnazie, no właśnie, wcześniej chciałbym Państwa wyedukować, jak to Rosjanie rozpylają mgłę. Nie wiem, czy powinniśmy głośno o tym mówić, bo tak można by było przemilczeć. I może nic by nie zainspirowało pani premier. Tak jak powiemy na głos, to ktoś podchwyci, potem ktoś inny powtórzy. No ale dobra, trudno stało się. Jak Rosjanie rozpylają mgłę? To tytuł artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mgłę rozpylają. Rosyjska propaganda obrała sobie za cel społeczeństwa Zachodu. Używa m.in. techniki mgły informacyjnej. Mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Janis Sarc, szef Centrum Eksperckiego Komunikacji Strategicznej NATO. Chodzi o tworzenie fałszywych hipotez, teorii spiskowych nie po to, byśmy w nie uwierzyli, ale by wszystko uczynić mniej wiarygodnym. Żebyśmy łatwiej stracili orientację w tym, co jest prawdziwe, a co nie. Podobnie jak w prawdziwej mgle. Tak działają rosyjskie służby. Wykorzystują słabość Zachodu. Wszystkie państwa mają problemy. Mniejszości, nie należy dezawuować wyborców, którzy jednak decydują się na front narodowy. Oczywiście wracając do Nicolasa Sarkoziego, czy to jest koniec Nicolasa Sarkoziego, przynajmniej jako lidera francuskiej prawicy, który był tak przedówczas, za którego był przedówczas uważany. Mówcą Sarkoziego kochać lub nienawidzieć. Tak mówi, że się odłącza od polityki, skupia się na na sprawach prywatnych, ale druga sprawa, że podobnie mówił już kiedyś, prawda? No więc właśnie chciałem to powiedzieć, to jest typowy taki polityk, który posiada taką tożsamość perwersyjną. Zawsze im gorzej dla niego, tym on bardziej czuje się, czuje, że jest jakieś powołanie, tak, jakieś transcendentne powołanie, które kieruje jego krokami, które powodują, że on wraca do polityki. Zresztą to jest człowiek, który parokrotnie przechodził przez pustynię, jak to mówią Francuzi, tak, zanim powrócił, który zdradzał i szedł na banicję wtedy, na przykład, gdy poparł przeciwko Chirakowi Balladura. Co się wydarzy? Jest zastanawiające, że najlepsze przemówienia Sarkoziego to są przemówienia, kiedy on odchodzi. I to może być już szynka jakiegoś powrotu właśnie. To jeszcze chciałem zapytać, bo oczywiście wypada o lewicę. Mamy kandydatów prawicy. Francja, kraj o dużych tradycjach lewicowych, i to nie będzie miała kandydata lewicowego. Na pewno jakiś kandydat się znajdzie. Ja ma szansę. Jeszcze się nie opowiedział urzędujący prezydent François Hollande, ale już parokrotnie mówiłem na falach Polskiego Radio 24, że to jest też bardzo specyficzna tożsamość, którą można mi było porównać z bohaterami filmów takiego, tak, człowieka, który cokolwiek by nie było do ręki, to mu wypadnie, albo potknie się na skórze od banana. Dzisiaj małe są szanse dla urzędującego prezydenta. Być może pojawi się nowy czarny koń, czyli był minister finansów Emmanuel Macron, który też utożsamia jakąś taką nowość, nową jakość i świeżą krew w polityce francuskiej, jest urzędujący premier Valls. Na pewno, tak jak w dworach francuskich, dojdzie do paru zabójstw, tak, na lewicy, w wyniku którego wyłoni się jakiś kandydat na prezydenta. Szanse po tych 5 latach nieszczęsnego Hollanda na kandydata lewicy są bardzo małe, ze względu na tą dynamikę, którą obserwujemy na całym świecie. Odwrót od lewicy. Zdecydowany odwrót od lewicy i powrót ze zbliżoną siłą tendencji HDS. To jeszcze na koniec bardzo krótkie pytanie, jak w kwestionariuszu, czy rzeczywiście François Fillon ma wielkie szanse wygrać te prawybory? Czy François Fillon, pewnie, że ma, tutaj może coś się stać po prostu. Wszystko się może wydarzyć. Dziękuję bardzo. Gościem drugiej ostatniej części programu był dr Marcin Darmian z Ośrodka Kultury Francuskiej. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w Powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Autopromocja. Zanim potem się na czołówce Rzeczpospolitej.
komentarze międzynarodowe, czyli świat południe i będziemy rozmawiać o Turcji. Wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. Będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. I to jest ta gra na dwóch fortepianach. Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na Świat Południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Pracujemy, proszę Państwa. To nie jest tak, że my bierzemy, którzy dziennikarze Wyborczej twierdzą, że nie pracujemy. My, proszę Państwa, pracujemy. Lista przebojów. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe. W Jerozolimie jest kilku ministrów i premier Beata Szydło. CBA złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Trzęsienie ziemi w Japonii. Rząd tego kraju zniósł po kilku godzinach ostrzeżenie o tsunami. Piotr Topoliński, dzień dobry. Spotkanie premierów Polski i Izraela, Beaty Szydło z premierem Netanyahu i rozmowy resortowe przedstawicieli ministerstw obu krajów to główne punkty dzisiejszych polsko-izraelskich konsultacji międzyrządowych. Tematami rozmów w Jerozolimie będą m.in. sprawy dotyczące rozwoju gospodarczego, zabezpieczenia społecznego, kultury, edukacji i wojskowości. Podpisane zostanie również polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Premier Beacie Szydło towarzyszą m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister obrony Antoni Macierewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i minister sportu Witold Bańka. Szefowa polskiego rządu wczoraj wieczorem wzięła udział w obiedzie wydanym przez premiera Benjamina Netanyahu. Dziś rano przed spotkaniem z szefem izraelskiego rządu Beata Szydło będzie na mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Co sta się też z duchowieństwem? Później rozpoczną się rozmowy premierów Beaty Szydło i Benjamina Netanyahu i konsultacje resortowe, w których będą uczestniczyć przedstawiciele kilku ministerstw. Ważnym punktem wizyty będzie również podpisanie polsko-izraelskiego porozumienia o zabezpieczeniu społecznym, umożliwiającym sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw w celu ustalenia prawa i wysokości rent lub emerytury. Przed wylotem z Izraela premier Beata Szydło odwiedzi Instytut Nieprzeszem i Bezwiedzcze Zgrowu Pańskiego. Z Jerozolimy Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Izraelu doszło do kolizji samochodów polskiej rządowej kolumny. Stało się to w drodze z lotniska w Tel Awiwie do Jerozolimy. Pojazd wiozący premier Beatę Szydło jechał na czele kolumny i nie uczestniczył w zdarzeniu. Po stronie polskiej lekko ranne zostały dwie osoby, funkcjonariusz BOR oraz pracownica Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Udzielono im niezbędnej pomocy. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicemarszałka z PSL-u. Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy powstaniu spółki, która miała wyłudzić unijne dotacje, mówi Temistokles Brodowski z CBA. A więc Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania ujawnił, że jednostki wyborcze spożywcze zostały sztucznie wykreowane. Funkcjonariusze wierzyli w tym skarbie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez obecnego wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Zawiadomienie to trafiło do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Przed każdą decyzją o przyznaniu dotacji wnioskodawca był rzetelnie sprawdzany. Dopiero później podejmowałem decyzję, powiedział Radio Merkury wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Nie mamy w zakresie 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 w z
tej samej sprawie CBA złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie przez 7 osób. Rząd Japonii zniósł ostrzeżenie o tsunami wydane po wstrząsach, jakie wystąpiły kilka godzin temu u północno-wschodnich wybrzeży kraju. Trzęsienie miało siłę 6,9 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się pod dnem oceanu na głębokości 10 km. Zapowiadano, że tsunami może mieć wysokość nawet 3 metrów. Jak informują japońskie media, fale miały mniej niż 1 metr. Ten sam region wybrzeża prefektury Fukushima nawiedziło trzęsienie w marcu 2011 roku. Wówczas została uszkodzona elektrownia jądrowa. Operator zakładu w Fukushimie poinformował, że tym razem nie było zniszczeń. Fotograficzną kronikę Światowych Dni Młodzieży można oglądać w londyńskiej katedrze westminsterskiej. Autorem jest Polak Marcin Mazur. Jak powiedział Polskiemu Radiu, starał się on uchwycić atmosferę lipcowych dni, a udało mu się to choćby na zdjęciu, na którym papież Franciszek rozmawia z siedzącymi u stóp jego tronu młodymi ludźmi. Nie czuć żadnego dystansu, nie czuć, że to jest głowa Kościoła, że to jest papież. Jak patrzę na to zdjęcie, to chciałbym siedzieć na tym miejscu i rozmawiać z tym starszym, czymś to nie rozumie, z tym starszym, to może być moim przyjacielem, to może mi doradzić. Myślę, że to jest właśnie taka fajna emocja spotkania się, serdeczny uśmiech do młodych ludzi. Tak samo jak oni się uśmiechają do niego. Marcin Mazur pracuje na co dzień jako fotograf arcybiskupa Westminsteru i przewodniczącego konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Do poranku od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Dzień w całym kraju będzie pogodny. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie przez 12 na Mazowszu i w Wielkopolsce do nawet 18 na Śląsku. Ciśnienie rośnie, teraz w Warszawie 1006 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pierwsze śniadanie w toku. Ja też obserwuję coś takiego, że jak wow, tylko pojawia się ale niskie ceny. Media Ekspert, wielki wyścig o niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Kiedy wejdzie się w profil, nic tam nie ma, poza oczywiście tego typu wpisami. Daleki jestem od zajmowania stanowiska, ale to jest poranek. Jeżeli Państwo zastanawiali się przed informacjami, kiedy przed mikrofonem Aleksandra Kozera, witam gorąco wszystkich, którzy są z nami mimo tak wczesnej pory. Jest wtorek, 22 listopada. Słońce wzejdzie za około godziny o 7.10, wzejdzie o 15.34. Polskie Radio 24 godziny w kraju. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń politycznych, nie dla alokacji migrantów, tak dla szczelnych granic Unii. To dwa główne postulaty, które ustalili wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Politycy rozmawiali w Warszawie o przyszłości wspólnej polityki migracyjnej. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasowski. Wyniki konsultacji zaprezentował polski minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że członkowie rządów Grupy V4 są jednomyślni przede wszystkim w kwestii przepływu migrantów i przydzielania określonej ich liczby do konkretnych krajów. Nasze stanowisko, wspólne stanowisko, sprowadza się do sprzeciwu wobec systemu relokacji. Uważamy, że ten system jest po prostu nieefektywny. Dochodzą tego fakty. Na 160 tysięcy osób, które miały być rozdzielone do państw Unii Europejskiej, rozdzielono dotychczas tylko ponad 6 tysięcy osób. Ten system w naszej ocenie, w ocenie polskiej, jest systemem, który przyciąga kolejne fale migracji do Europy, a w związku z tym potęguje kryzys migracyjny. Podobnego zdania jest minister spraw wewnętrznych Słowacji Robert Kaliniak, który zwracał uwagę, że kraje Wyszehradu będą nadal przekonywać innych członków Unii Europejskiej do idei tak zwanej efektywnej solidarności, bo jak zaznaczał, system alokacji imigrantów nie sprawdza się. A bardzo efektywna solidarność jest właśnie czysta. Efektywna solidarność to jest właśnie droga, jak rozwiązać sytuację z naciskiem na prewencję, zapobieganie, na politykę powrotu. Nie chcemy, żeby na drogę migracji wybierali się ludzie z krajów, gdzie nie ma wojny. Gdzie jest wojna?
Politycy z grupy wyszehradzkiej skupili się także na problemie uszczelnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Minister Błaszczak nie wyobraża sobie, aby ta sprawa nie była priorytetem wspólnoty. Należy położyć olbrzymią wagę na uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej i to robimy. Tu przykładem była postawa naszych przyjaciół z Węgier, którzy jako pierwsi uszczelnili granice, spotykając się z atakami ze strony innych partnerów, ale to było działanie jak najbardziej uzasadnione i jak najbardziej oparte o obowiązujące w Unii Europejskiej prawo. Dodatkowo ministrowie ustalili, że w Polsce ma powstać migracyjne centrum kryzysowe, które ma koordynować pomoc uchodźcom poza granicami Unii Europejskiej. Chodzi o to, żebyśmy mogli dzielić się dobrymi praktykami wspierania uchodźców tam, gdzie są uchodźcami. W Libanie, w Jordanii, w obozach, w których rzeczywiście są ludzie, którzy uciekli przed skutkami wojny. Chodzi o koordynację tych działań, chodzi o przeznaczenie również pieniędzy z budżetów naszych państw. Do wypracowanych w Warszawie rozwiązań ministrowie krajów grupy V4 mają teraz przekonywać swoich odpowiedników w pozostałych państwach Unii. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Cyfrowie w kopie najważniejszych dokumentów z aplikacji telefonu. Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i walka z cyfrowym wykluczeniem to główne cele Ministerstwa Cyfryzacji na najbliższe miesiące. Resort przedstawił wczoraj plany prawdziwej cyfrowej rewolucji. Na czym konkretnie ma ona polegać, o tym reporter Polskiego Radia 24 Lucja Mążówka. Człowiek przestanie być białkowym interfejsem przenoszącym dokumenty pomiędzy poszczególnymi urzędami. Tymi słowami obrazowo cyfrową rewolucję zapowiedziała minister cyfryzacji. Resort planuje uruchomienie specjalnych aplikacji na smartfony, które mają być alternatywą dla tradycyjnej formy przechowywania dokumentów. Te elektroniczne mają być zawsze pod ręką, w telefonie, z którego korzysta dziś niemal każdy. Z takiej możliwości korzystanie ma być możliwe już za 2 lata, zapowiedziała minister cyfryzacji Anna Strażyńska. Ja myślę, że kiedy będziemy obchodzili stulecie niepodległości, będę mogła wychodzić z pracy, mając rozwiązania w zasięgu ręki, czyli we własnej kieszeni. W moim smartfonie dowód osobisty, prawo jazdy, kartę rejestracyjną samochodu, dowód ubezpieczenia auta. Nie będę niestety na emeryturze, bo jeszcze bym chciała mieć kartę emeryta lub rencisty. Też jest to masowy dokument, ale może będę miała już kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która mi pozwoli potwierdzać transakcje zdrowotne. Do kontroli drogowej wkrótce wystarczy więc jedynie telefon komórkowy. Podobnie będzie przy okazji wizyty u lekarza. Telefon czy sam komputer z dostępem do internetu zastąpić ma także w wielu sytuacjach wizytę w urzędzie. Wszelkie wnioski będzie można złożyć online, jak znów obrazowo mówiła minister, z domowej kanapy. Anna Strażyńska zaznaczyła, że wiele ułatwień dotyczyć będzie przedsiębiorców. Rozbijamy szklane ściany dla przedsiębiorców, szyby, które stanowisko stanęła administracja. Procedury, druki, zaświadczenia, konieczność osobistych wizyt w urzędzie. Cyfryzujemy administrację w taki sposób, żeby przedsiębiorcy mogli skupić się wyłącznie na swoim biznesie, a nie na zmaganiach z administracją rozwiniętej i rozbudowanej sprawozdawczości. Cały system kosztować ma 5 milionów złotych. Ma być także w pełni bezpieczny, zapewniał Arkadiusz Szczebiot, szef działu IT w Ministerstwie Cyfryzacji. Do tego systemu nie dostanie się każdy z internetu, tak jak my się dostajemy w tej chwili do systemu bankowości internetowej. Grupa będzie już zawężona na wejściu, to znaczy tylko z określonych komputerów, z określonych urządzeń będzie można się do systemu dostać. Utrata telefonu nie będzie równoznaczna z utratą czy wyciekiem naszych danych. Resort przypomina, że poza samą aplikacją telefony komórkowe posiadają dziś skomplikowane i spersonalizowane zabezpieczenia. Portfele, w których przechowuje się dokumenty w tradycyjnej formie, takich zabezpieczeń nie mają. Ministerstwo zapowiedziało także wczoraj walkę z cyfrowym wykluczeniem. W każdej polskiej szkole dostępny ma być wkrótce szybki, szerokopasmowy internet, zapowiadała minister Anna Strażyńska. Mam nadzieję, że w 2018 roku zgodnie z naszymi zapowiedziami nie będzie już cyfrowej Polski A i B, a jeszcze dalszy liter. Planowana jest także rozbudowa krajowej sieci teleinformatycznej. Chodzi o zatarcie tak zwanych białych plam, czyli miejsc, w których internet w Polsce wciąż nie jest dostępny. Lucja Mążówka, Polskie Radio 24. O cyfrowej rewolucji pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Aplikacja zamiast plastiku to tytuł
artykułu już od drugiej połowy 2017 roku mają pojawić się MN dokumenty, czyli dowody, a później także prawa jazdy i dowody rejestracyjne w formie aplikacji na smartfony, informuje dziennik Gazeta Prawna. Przytaczając dokładne daty, w drugiej połowie 2017 roku ministerstwo chce uruchomić drugą fazę tego wielkiego projektu cyfryzacji. Chodzi dokładnie o M-prawo jazdy, M-dowód rejestracyjny czy M-ubezpieczenie. Trzecia faza to początek 2018 roku i uruchomienie e-usług umożliwiających wyświetlanie takich dokumentów jak akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej dzisiaj firmy, które zapłacą za konstytucję dla biznesu, tak pisze gazeta, i mówi o tym, że tylko 50% wydatków na osobowe samochody będzie można wrzucić w koszty. Przeciętna mała firma zapłaci za to niby uproszczenie około 2000 zł rocznie. Niektóre z zaprezentowanych w piątek nowych rozwiązań podatkowych uderzą w firmę, pisze Rzeczpospolita. Między innymi ograniczą o połowę możliwość wrzucania w koszty wydatków na firmowe samochody. To niekorzystna dla firm propozycja, tak mówi w gazecie Przemysław Kruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Firmy zapłacą za konstytucję dla biznesu. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Skoro o konstytucji dla biznesu, to wróćmy na chwilę do kongresu 590. O tym na pierwszej stronie dziś pisze: puls biznesu, zysk nie kłóci się z patriotyzmem. Patriotyzm gospodarczy to jeden z głównych tematów kongresu 590. W praktyce oznacza on także wsparcie ekspansji zagranicznej, a podbój rynków innych państw to pole do wspólnych działań firm i sektora finansowego. Musimy sobie pomagać, wzajemne wsparcie na świecie biznesu pochodzącego z tego samego kraju opłaca się wszystkim, pisze puls biznesu. A każda firma, czy dopiero startująca, czy działająca nawet już od dłuższego czasu za granicą, powinna szukać rodzinnych kooperatorów. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Pulsie Biznesu. Jest kwadrans po szóstej. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, kierownictwo MON, wojskowi eksperci wzięli udział w dyskusji na temat tworzonych wojsk obrony terytorialnej. Nowa formacja ma współdziałać z jednostkami operacyjnymi. Spotkanie zorganizowała Akademia Sztuki Wojennej. Donald Trump zapowiada odstąpienie od partnerstwa transpacyficznego z Azją. Amerykański prezydent elekt ogłosił wstępny program na pierwsze 100 dni swoich rządów. Część zmian ma być dokonana już w pierwszym dniu urzędowania. Wieczorem piłkarze Legii Warszawa będą walczyli w Dortmundzie z Borussią o pierwsze w tej odsłonie Ligi Mistrzów zwycięstwo. Niemiecki zespół jest pewny awansu do kolejnej rundy. Z kolei Legia walczy o trzecie miejsce w grupie E. To 26 lat temu, 22 listopada 1890 roku, urodził się Charles de Gaulle, generał francuski, mąż stanu, organizator ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej. W latach 1959-69 sprawował urząd prezydenta. Był uważany za jednego z polityków, którzy wywarli największy wpływ na kierunek integracji Europy. W 1940 roku został na krótko wiceministrem obrony narodowej. Był przeciwnikiem rokowań z Niemcami. W przemówieniu radiowym wygłoszonym 22 czerwca 1940 roku z Londynu, de Gaulle wzywał Francuzów do oporu przeciwko III Rzeszy. Przekonywał, że pomimo przerwania umocnienia linii Maginota i upadku Dunkierki, wojna nie jest przegrana. Honor, zdrowy rozsądek oraz interes kraju wzywają wszystkich wolnych Francuzów, gdziekolwiek teraz są, do kontynuowania walki. Ja, generał de Gaulle, rozpoczynam w Wielkiej Brytanii realizację narodowego zadania. Wzywam francuskich żołnierzy, marynarzy i pilotów, by się ze mną skontaktowali. De Gaulle wstąpił ze stanowiska prezydenta w wyniku porażki w referendum w 1969 roku, które potraktował jako plebiscyt, mający potwierdzić jego popularność. Zmarł w 1970 roku. 100 lat temu, w 1916 roku, zmarł Jack London, właściwe nazwisko to John Griffith, pisarz amerykański, autor powieści i opowiadań o zabarwieniu przygodowym i autobiograficznym, ukazującym samotną walkę człowieka z panującym porządkiem społecznym, losem i siłami przyrody. Do jego najbardziej znanych powieści należą Wilk Morski, Biały Kieł i Martin Eden.
Jack London w jednym z listów do początkującego pisarza, Klauski Jonesa, pisał o tym, jaka powinna być powieść. Bierzesz się do życia, która zahaczasz o przygodę, sprawy ludzkiego życia i śmierci, humor, ale na miłość boską człowieku bierz się do tego jak należy. Nie wykładaj czytelnikowi filozofii, niech twoje postacie wypowiedzą się czynami, działaniem, mową. Atmosfera zawsze eliminuje osobę artystyczną. Zdobądź z siebie dobre, mocne zdanie, świeże, żywe. Już tak, aby było napięcie, a nie było zmęczenia i dłużej. Jack London napisał około 50 powieści, wiele opowiadań, reportaży i esejów. Jego najwybitniejszym dziełem jest literacka autobiografia zatytułowana Martin Eden. Dziś mija 98. rocznica oswobodzenia Lwowa. Polsko-ukraińskie walki o miasto, które rozpoczęły się 1 listopada 1918 roku, zakończyły się zwycięstwem polskich żołnierzy, wspieranych przez bohaterskich mieszkańców, w tym młodzież, nazywaną później Orlętami Lwowskimi. Jednym z uczestników walki o Lwów był Józef Kotelbach, wówczas warszawski student, który w przeddzień ukraińskiego ataku przybył do Lwowa na zjazd akademicki. 50 lat później, w 1968 roku, opowiadał w Radiu Wolna Europa, że wszyscy studenci stanęli w obronie polskości Lwowa. Od pierwszych dni walki przeżywaliśmy ciężkie chwile. Trzymaliśmy 1,5-kilometrowy odcinek, a ludzi było mało. Czasem chłodne, listopadowe dni i noce spędzaliśmy po kilkanaście godzin bez przerwy w okopach. Obiecywane posiłki nie nadchodziły. Ostateczna bitwa o miasto rozegrała się 21 listopada. Dzień później, po ciężkich walkach, cały Lwów był już w polskich rękach. W uznaniu zasług Lwów jako jedyne polskie miasto został odznaczony krzyżem Virtus Militari. Uroczysta dekoracja odbyła się 11 listopada 1920 roku. Polskie Radio 24. Środowisko kresowe z Leżajska na Podkarpaciu już po raz czwarty organizuje zbiórkę darów dla naszych rodaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. Organizatorem jest Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a wolontariuszami uczniowie z Leżajska oraz sąsiednich miejscowości Jena i Stare Miasto. Dary można przynosić do biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości w oficynie Muzeum Ziemi Leżajskiej. W jednej ze szkół była z mikrofonem Iwona Pięta. Słodycze, konserwy, szampony. Co jest w tym pudełku? Tu są zabawki, dzieci, wanuszkawy. Były puzzle, książeczki z garetką polską, piękną. Uczniowie ze szkół technicznych w Leżajsku. Dominika Magiel. Bartłomiej Heider. To jest akcja naprawdę wyjątkowa. Dary przekroczą granice i trafią do naszych rodaków. Zdajemy sobie sprawę, że tamte osoby to są potomkowie naszych rodaków z przeszłości i tym osobom przekazujemy naszą polskość. No i to jest to, co pomagamy. Marian Markowski z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku. Akcja Polacy rodakom nabiera rozpędu. W samym mieście słyszał właśnie zarzuty, że został zaangażowany bardzo wiele osób, instytucji, szkół, organizacji społecznych, które nas wspierają. Oczywiście samo towarzystwo nie zrobiłoby nic z tego wsparcia. Mamy nadzieję, że ta zbiórka spotka się szerszym oddziałem właśnie też do mieszkańców Leżajska i okolic. W tamtym roku udało się nam zebrać ponad 2,5 tony żywności i cała ta żywność w postaci darów, które później tworzone są właśnie pięknie zapakowane paczki świąteczne, jest przekazywana drogą dyplomatyczną do potrzebujących Polaków, naszych rodzin na Białorusi i na Ukrainie. Tutaj mamy właśnie otworzyłeś pudełko z bajeczkami dla dzieci. Nauczycielka ze szkół technicznych w Leżajsku, Małgorzata Koszyńska. Następnie mamy maskotki, zabawki, które właśnie nasza młodzież, nasi uczniowie przynieśli dla dzieci z Lwowa, z polskich rodzin w Lwowie. Także chcieli pokazać serce młodzi ludzie, nasi uczniowie. Jak pani namówiła swoich uczniów, żeby chcieli wziąć udział w akcji Polacy rodakom? Wszystko zaczęło się niecały miesiąc temu, kiedy młodzież naszej szkoły w ramach akcji Światełko dla Wyczakowa miała okazję być w Lwowie i na cmentarzu Orląt Lwowskich zapalić znicze. To właśnie ten pobyt w Lwowie, jak sądzę, wybór na młodych udział ogromne wrażenie. Jest już w tej chwili 200 osób zaangażowanych w tę akcję i to się rozwija. Przychodzą kolejne osoby, mówią, że ja chcę być wolontariuszem, ja chcę coś zrobić dla innych.
Zainteresowała ich ta historia młodych ludzi, którzy zginęli podczas obrony Lwowa. Ich wieku, uczniów, studentów, dlaczego tak się stało? Chcą zgłębiać tę historię. Ten temat ich po prostu porusza. Losy Polaków, którzy tam pozostali, którzy są potomkami rodzin, którym udało się przetrwać różne represje. Chcą zapoznawać się z tym tematem. On pomaga. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Paul, ponad biuro poselskie w Leżajsku na czas akcji Pomoc Rodakom na wschodzie stało się magazynem. Uważam, że każdy powinien dostrzegać potrzebę drugiego człowieka. Czy ten ktoś mieszka po sąsiedztwu, mieszka w drugim mieście, czy nawet w innym państwie. To, że moje biuro akurat teraz jest założone rzemami, makaronami i innymi rzeczami, to nie jest ważne. Ważne jest to, że ta pomoc dotrze do konkretnych ludzi. To nie jest jakaś tajemnica, że bardzo trudno się żyje. Mają problem z pracą, a szczególnie płaca. Ta praca, którą wykonują, jest bardzo niska i te ich dochody są tak niskie, że nie mają na podstawowe rzeczy. To nie jest życie na jakimś średnim poziomie. To wegetacja i chcielibyśmy to zmienić. Przynajmniej co jakiś czas wspierać takimi inicjatywami. Potrzeby są bardzo prozaiczne, bo tam niekiedy brakuje wszystkiego. Żywność o takim przedłużonym terminie do spożycia, idą święta, Mikołaj, więc słodycze przede wszystkim, makaron, kaszel, ryż, konserwy mięsne, rybne, mleko w proszku, kakao. Wszystkie produkty, które można spożywać w dłuższym czasie, na pewno będą przydatne do tego, aby zorganizować jakieś skromne święta. Myślę, że wielu z nich odbiera tą pomoc bardzo emocjonalnie, nie tylko ze względów materialnych, ale też takiej symbolicznej łączności Polaków tu w macierzy z Polakami na wschodzie. Ta łączność mi się wydaje bardzo potrzebna, bo ona świadczy o tym, że my o nich pamiętamy. Akcja Polacy Rodakom w Leżajsku na Podkarpaciu potrwa do 4 grudnia. Relację przygotowała dla Państwa Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Polskie Radio 24. Opowiemy teraz niezwykłą historię pewnego bielika wielkiego, drapieżnego ptaka występującego w Azji i Japonii. Na krótkie leczenie trafił on do ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu. O jego długiej i pełnej przygód podróży opowie Marek Cinkar. Ale zdarza się, że taki film krótki, fabularny zrobi też... chodź to malutka. Pana wcale nie jest malutka. Andrzej Fedaczyński, lekarz weterynarii. 40 lat pracuję i nie widziałem tak dużego ptaka, tak przepięknego, o tak rozłożystych skrzydłach. Dlaczego on jest taki duży? Jest to gatunek bielika, olbrzymiego bielika, który pochodzi z okolic Japonii. My mamy tutaj gigantyczne bieliki, ale to nie są ptaki, to są przy nim jak maleńka kura. Nie znalazł się bielik z Japonii w podkarpackich lasach. Jakub Kotowicz, ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych. Tutaj wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, dlatego że jedynym bielikiem występującym u nas w kraju jest bielik zwyczajny. Złoto znalezione przez osoby pracujące na stawach w Starzawie nieopodal Przemyśla, w miejscu zresztą, gdzie wypuszczamy wszystkie nasze zwyczajne krajowe bieliki. Włodzimierz Ferków, pracownik gospodarstwa rybnego w Starzawie. Ten bielik został po raz pierwszy zauważony już w miesiącu kwietniu. Czymś się wyróżniał od innych bielików, które fruwają nad Starzawą? Tak, doszliśmy do wniosku, to nie jest nasz ptak, bo wygląda zupełnie inaczej niż nasze bieliki. Przedstawiliśmy nawet taką koncepcję, że jest to pewnie próba jakiegoś przemysłu, nieudanego przemysłu. Podejrzewali mnie tylko po prostu. Mamy w pobliżu dwa przejścia graniczne. Pracownik gospodarstwa rybackiego wraz z swoim synem wykonywał przygłoszone prace na rybstawie. Dojrzał tego ptaka brzmiącego głosu. Był osłabiony, był mocno osłabiony. Udało nam się go schwytać. Zresztą to jest tylko formalny telefon do pana doktora. Wrażenia niesamowite, bo ptak zbudowany, mocny. Szpony niesamowite, musiałem się przy nim rozebrać, tak powiem, bo złapał moją kurtkę od szpony tak, że nie puścił jej, musiałem tą kurtkę rozciągnąć. Dlaczego od kwietnia czekaliście do późnej jesieni, by powiadomić kogoś o tym, że egzotyczny ptak fruwa nad Starzawą? To dlatego pewnie, że nie chcieliśmy wokół tego ptaka robić jakiejś wielkiej sensacji. Stał się lokalną frakcją. Nie obawialiście się o jego los? Nie. Byliśmy spokojni z tego względu, że miał to dostawcę pokarmu. Ptak, który żywi się rybami w głównej mierze, miał tego pokarmu poprzestać. Chcieliśmy w pierwszej kolejności wykluczyć zatrucie. Głównie z tej przyczyny trafiają do nas bieliki, zwłaszcza w zimie, które przerzucają się na padlinę otrutych wcześniej bielików. Na szczęście tutaj się okazało, że nic temu bielikowi nie dolega.
całe szkoły. Sprawia wrażenie oswojonego. No tak, nie ucieka od człowieka. Dał się bez problemu wyłapać. To też dla zdrowego ptaka, zwłaszcza dzikiego, o tych wymiarach, no nie jest rzeczą codzienną. Wzbudziło nasze zainteresowanie to, że może to mogłaby być jakaś placówka typu zoo, w której mógł ten Bieli wcześniej uciec. Po przeprowadzonym przez nas śledztwie okazało się, że rzeczywiście jest to ptak, który wcześniej jakimś cudem opuścił ogród zoologiczny w Płocku. Wielkie zaskoczenie, ponieważ tego co dowiedzieliśmy, że ten ptak uciekł w lutym tego roku, więc tyle miesięcy nieprzystosowany do życia w warunkach naturalnych potrafił sobie dać radę. No właśnie, to zastanawiające, że oswojony ptak poradził sobie w naturze. Jeżeli chodzi o pokarm, to ten pokarm jest bardzo zbliżony do tego, jakim żywią się nasze bieliki. Są to również ryby, także żerowiskami są stawy, są rzeki, z tym, że na długiej półkuli. Jak zareagowali pracownicy ogrodu zoologicznego w Płocku, gdy dowiedzieli się, że ich ptak znajduje się w ośrodku rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu? Wielka euforia, nie zostawili tego problemu samemu sobie i setki kilometrów zrobili, żeby znaleźć tego ptaka. Były sygnały z różnych miejsc Polski, gdzie ten ptak się pokazywał. Jaki sygnał był, jechali, szukali, ale po jakiejś tam chwili ten ptak zniknął, no i tylko mogli porozmawiać z ludźmi. Wróci do ogrodu zoologicznego? On musi wrócić do ogrodu zoologicznego, ponieważ nie jest w stanie tutaj w warunkach zimowych sobie poradzić. Nasze biliki sobie radzą bardziej, no bo one i padliną się żywią i potrafią polować tego zimą zwierzęta. Na ten to trudno ryzykować, żeby go narażać na tutaj na pewną śmierć. Bielika przewieziono już do zoo w Płocku. Relacje dotyczącą jego podróży przygotował Marek Cynkara. Wiele innych ciekawych tematów, audycji i rozmów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Gorąco polecam Państwa uwadze. Jest 6.30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topuliński, prezydent Andrzej Duda podpisze jutro ustawę o innowacyjności, zapewnił w TVP Info minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jak mówił Jarosław Gowin, ustawa to zestaw instrumentów podatkowych oraz formalnych uproszczeń, które ułatwią współpracę nauki z przemysłem. To jest pierwszy poważny impuls do tego, żeby naukowcy i przedsiębiorcy zaczęli ze sobą współpracować, bo ta ustawa daje realne ulgi podatkowe przedsiębiorstwa i cały szereg rozmaitego rodzaju zachęt dla naukowców, żeby się angażowali we współpracę z biznesem. Minister Jarosław Gowin zapowiedział również, że od nowego roku zmieniony zostanie model finansowania uczelni. Jego zdaniem dotychczas obowiązujący jest nieefektywny i promuje masowy charakter edukacji, a nie jej jakość. Parlament Europejski w drugim dniu sesji plenarnej w Strasburgu zajmie się sprawami obrony oraz przeciwdziałania propagandzie Rosji i tak zwanego Państwa Islamskiego. Będzie też debata o sytuacji w Syrii i przyszłości relacji z Turcją. Mając na uwadze rosnące zagrożenia, Parlament Jemenista poświęci wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Projekt ludzki posłowie zwracają uwagę na niecierpiącą potrzebę wzmocnienia współpracy między armiami państw członkowskich. Postulują przeznaczenie 2% wydatków dochodu narodowego brutto na obronę oraz wytworzenie sił międzynarodowych i unijnego dowództwa operacyjnego. 4 miesiące po próbie zamachu stanu w Turcji antydemokratyczne zmiany negatywnie wpłynęły na relacje Unii z władzami Ankary. Ewentualne zamrożenie rozmów akcesyjnych z Turcją lub postawienie jej dodatkowych warunków będzie przedmiotem debaty z szefową unijnej dyplomacji Federico Mogherini. Posłowie zajmą się także przeciwdziałaniem w praniu brudnych pieniędzy. Dla Polskiego Radia Strasburga Andrzej Deba. Woda w zespole szkół Wielnej w gminie Grudek nad Dunajcem zdatna do picia, wynika z badań laboratoryjnych. Przez kilka dni uczniowie mieli zakaz korzystania z wody z kranów z powodu skażenia lokalnego ujęcia bakteriami coli, mówi dyrektor placówki Ryszard Basia. Tu została zdezynfekowana, dużo przyjęta, tu została zdezynfekowana wewnętrzna, no i tutaj jest też instalacja, po to, żeby też uzyskać odpowiednie stężenie chloru, które jest dopuszczalne w takich przypadkach. Czyli jest pozytywnie, nie ma bakterii, coli, woda nadaje się do tego. Uczniowie będą mogli korzystać z wody od jutra od rana. To jedyna szkoła w gminie Grudek nad Dunajcem, która nie korzysta z lokalnej sieci wodociągowej.
sytuacji ponownego zanieczyszczenia studni placówka ma być podłączona do gminnego wodociągu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 6. Wracamy teraz do wczorajszej debaty dnia. Audycję prowadził Wiktor Świetlik, a jego gościem byli Grzegorz Jankowski z Superstacji i Łukasz Lipiński z Polityki Insight. Pierwsza część debaty dotyczyła planów utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Obrona terytorialna będzie wyposażona w najnowocześniejszą broń, którą produkuje Polska Grupa Zbrojeniowa. To są zapowiedzi ministra obrony Antoniego Macierewicza. I trzy pierwsze brygady tejże Wojsk Obrony Terytorialnej mają powstać już na przełomie tego i następnego roku. Zgłosiło się 10 tysięcy osób. Czym czujecie się? Wojska Obrony Terytorialnej budzą bardzo duże i nadzieje, a z drugiej strony kontrowersje. Zarzuca im się najgorsze rzeczy temu planowi. Wiąże się z tym nadzieję na najlepsze. Czy czujecie się bezpiecznie, czy nie? Ja się ubolewam strasznie, że Wojska Obrony Terytorialnej stały się przedmiotem politycznego sporu w Polsce. To jest tak, że opozycja atakuje się często na ślepo za wszystko. Gdyby się nie wydarzyło, to by się nie działo. Jaki ten rząd miałby pomysł na rozwój, na reformy, na zmiany, na usprawnienia i tak dalej, to będzie atakowany. I niestety Wojska Obrony Terytorialnej stały się przedmiotem walki politycznej i źle, i niedobrze. A jak już słyszę takie wizury, to jest prywatna armia PiSu, no to już się włosy jeżdżą tym ministrom na głowie. Jeśli chodzi o uzbrojenie, nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko, co służy obronności kraju, a szczególnie tworzenie tego rodzaju jednostek, jest dobre. Czy te zapowiedzi się ziszczą, czy się uda je wyposażyć w nowoczesną broń? I nie wiem. Znając polskie realia i polskie warunki, pewnie będzie troszeczkę inaczej, trochę bardziej ubożutno. Ale tak czy owak dobrze powstaje i dobrze, że władze się w tej sprawie starają. Łukasz Lipiński. Mi pozostało na temat Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje zgłosić pewne zastrzeżenia, bo one są. Pierwsze zastrzeżenie brzmi, czy powinniśmy je wyposażyć w najnowocześniejszą broń. To mi przypomina taką anegdotę, jak kiedyś bodajże telewizja Puls oprowadzała swoich planowanych inwestorów po swoim studiu. Mówi, no tutaj jest taki stół, to jest najnowocześniejszy stół, jaki produkują. TVN takiego nie ma. Tu jest drugie studio, ono jest najnowocześniejsze w Polsce, to tam takiego nie ma. Po takiej całej wycieczce przez te całe strasznie drogie, świetnie wyposażone studio, ten inwestor amerykański tak nachyla się do tego dyrektora z tej telewizji mówi, abyście się kiedykolwiek zastanowili nad tym, dlaczego TVN tego wszystkiego nie ma. Otóż pytanie brzmi, czy obrona terytorialna, która będzie się składała z ludzi, którzy będą szkoleni słabo, co jakiś czas, wymaga wyposażenia w najnowocześniejszą broń, czy jednak najnowocześniejszą broń powinny mieć przede wszystkim wojska zawodowe. Ja uważam, że wojska zawodowe i że ta zapowiedź odciera się od mojej śmieszności. Po drugie, mam takie, zgłaszam tą samą wątpliwość, co kolega, czyli nie wiadomo, czy te zapowiedzi się zniszczą, bo w wypadku ministra obrony narodowej niektóre deklaracje, które zostały przez niego wygłoszone, nigdy nie były aktualne według jego własnych słów, więc minister obrony narodowej zapowiedział zakupienie konkretnych helikopterów, konkretnych datach, a potem od swojej własnej wypowiedzi powiedział, że nigdy nie był aktualny. Więc w wypadku Antoniego Macierewicza nigdy nie wiadomo, co on powie, jest aktualne, a co aktualne nie jest. No i wreszcie po trzecie, ja rozumiem, że wprowadzenie do absurdu słów, że tutaj PiS sobie powołuje własną armię, jest dosyć łatwe, ale dwie rzeczy są bardzo zastanawiające. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście jest to jedyny rodzaj wojsk, który zostanie wyłączony z normalnej struktury dowodzenia, czyli sztabu generalnego i dowódców, tylko zostanie włączony tymczasowo podobno, ale na razie nie wiemy jak długo, to pod bezpośrednią zwierzchność Ministra Obrony Narodowej, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o możliwość wewnętrznego użycia Wojsk Obrony Terytorialnej, to taka sugestia pojawiła się w dokumencie stworzonym przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych i to czarno na białym tam było napisane. Także ja nie twierdzę, że to będzie prywatne wojsko PiS, ale kontrowersja, sporo wątpliwości wokół tego się znaleźć. Czy to, że policja podlega bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, oznacza, że policja jest pisowska, a to, że Straż Pożarna podlega też chyba szefowi MSW, też oznacza, że jest pisowska, no nie ma bzdura. Zmieni się władza, jeżeli się zmieni władza.
i zrobić tą obronę terytorialną, co będzie chciała, ale będzie podlegała nowej władzy pod postacią nowego ministra obrony po prostu. Natomiast straszenie, że jest to prywatna armia PiSu, jest absolutnie nieprawdziwe, jest prawdziwe i jest po prostu głupie. Panowie, dotknęliście dosyć emocjonalnie wymiaru społecznego też tego obszaru. Wymiar wojskowy ma pewną wadę, podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji wojskowych, że one się sprawdzają zawsze tylko w warunkach ekstremalnych, warunkach wojny. Tak naprawdę to jest różnica między inwestycjami wojskowymi a cywilnymi. Proszę bardzo. Jeżeli mogę dojść słowo, przepraszam, tylko że to jest tak, że ja pamiętam, że w 1939 roku armia gromadziła ogromne zapasy broni, nasza armia. Gromadziła nowoczesnej broni, one były zmagazynowane m.in. w Centralnym Okręgu Przemysłowym i przecież jak to wybuchła wojna, przyszło co do czego, ta broń została użyta, nie wiem, czy ja się zabrać, to były karabiny przeciwpancerne i tak dalej wtedy. Więc ja się boję, że trochę z tymi zapowiedziami będzie trochę tak samo. No, tutaj mam poważną wątpliwość i faktycznie tu się z kolegą zgodzę, że jeżeli nie wiemy, jak ze śmigłowcami dalej będzie, no to nie wiadomo, jak będzie też to wstąpione, to też jest to krytyczne. Pytanie do Łukasza Lipińskiego. Czy to jest problem rozwiązywalny? Mamy rzeczywiście, obserwujemy, to są też największe pieniądze, więc obserwujemy zawsze przy przetargach zbrojeniowych największe, nazwijmy to, kolekcjami awantury, tak? I potwornie kryje za każdym razem, kiedy ktoś wojsko kupuje. Generalnie nie mam problemu z tym, żebyśmy kupowali amerykańskie Black Hawki. Ja to, czego oczekuję po rządzie i po ministrze Macierewiczu, oczekuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby powstał, jeżeli dotychczasowy plan modernizacji technicznej armii, bo tak się nazywa ten dokument, jest nieaktualny, to chciałbym, żeby w rok po powołaniu przez ministra powstał jakiś nowy plan, żebym wiedział, co Polska chce kupić, a po drugie, żeby on był oczywiście spójny i konsekwentny, tak? I żeby spełniał warunki. A po drugie chcę, że jeżeli już ten plan powstanie, mam nadzieję, że szybko powstanie, zacznie być realizowany, bo w tej chwili doszło do absolutnego zahamowania zakupów wojskowych i to, że minister Macierewicz ogłosił jakoś przed weekendem, że kupimy haubice Krab, no to nie rozwiązuje nawet 1% programu wyposażenia polskiej armii, właśnie w śmigłowce, broń antyrakietową i tak dalej. Ale wracając do tego wymiaru społecznego, no bo oczywiście z jednej strony jest to ostrzeganie, że to będzie jak nie to, miałoby służyć jakiemuś celom politycznym. Z drugiej strony pojawia się jakiś taki głos, że to jest istotne z perspektywy formowania obywatelskiego. Czy dostrzegacie takie zalety lub negatywy tego rodzaju, tworzenia tego rodzaju formacji, no w większym stopniu zbliżonej do cywilów niż zawodowa, sprofesjonalizowana i skoszerowana. Proszę co wam o wydaniu tej akcji społecznej. Pierwszy plus jest taki zbliżony do programu 500+. Otóż ci mężczyźni, to jest takie 500+ dla mężczyzn. Otóż ci mężczyźni muszą być karabin plus. Tak, karabin plus 2-3 razy, chyba muszą być w miesiącu na ćwiczeniach, muszą być w dyspozycji, ale generalnie mogą pracować tam, gdzie pracują, być kierowcą, nie wiem, profesorem, mechanikiem i tak dalej. Natomiast raz na jakiś czas, muszą poszerzać na ćwiczenia, dostają za to co miesiąc jakieś pieniądze. I oni się z tego powodu, podejrzewam, zgłaszają i bo są te pieniądze ekstra wziąć. Ja nie widzę jako coś złego, oczywiście. To jest takie mokre, moim zdaniem. I to jest normalny ludzki odruch. Druga rzecz jest taka, że o to pamiętać, że nie ma służb obowiązkowej. Ja sam nie byłem w wojsku, przyznaję szczerze, nie jak panowie, czy mieliście jakieś takie przeszkolenie. Otóż otrzaskanie chociażby z karabinem, ja nie wiem, to jest sobie nie obronę. To umówmy się, że my mężczyźni, że tak powiem, koło 40, nie wiemy nic o wojsku, nie wiemy nic o broni. Co do czego doszło, czego nam oczywiście nie życzę. To nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, jak nas powołują do wojska, co się z tym robi. To jest złe. Im więcej mężczyzn, zostanie przeszkolonych, chociażby posiadając swoje usługi broni, lepiej. Co mogę powiedzieć? Zobaczymy. Losu kierujące izraelskie ochronne samochód wiozący premier, który był na czele kolumny, nie uczestniczył w ataku socjalnym, ale szczerze mówiąc, jakbyśmy chcieli realizować aspekt socjalny, to od razu trzeba by te pieniądze przeznaczyć do miejskich ośrodków pomocy społecznej i po prostu bezpośrednio wydać na pomoc społeczną, a nie za pośrednictwem tego rodzaju akcji. Czy to będzie taka szkoła takiego wychowania obywatelskiego i jednocześnie takie realne przeszkolenie wojskowe, no to o tym się dowiemy w praktyce. Ja ze swojego nikłego doświadczenia, jak było z przeszkoleniem wojskowym w PRL,
kraju, to raczej mam dosyć negatywne świadczenie. To płacenie za nic jest czymś złym, natomiast płacenie za to, że się przeszkolił w życiu broni i za to, że się przeszkolił w życiu jakiejś 11 wojskowej, czyli łódka wczesnego wojska, nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Myślę, że tym osobom to pochwalało. Sądzicie panowie, że tego rodzaju formacje rzeczywiście będą widoczne w jakiś sposób, nie tak jak informacji ekonomicznych życiu publicznym, że to będzie element jakichś poważnych debaty, dobra? Na wezwanie Kaczora, dyktatora, jednostki wojskowe wyjdą na ulicę i rozpoczną aresztowanie opozycji. Nie, no Wiktorze, to jest bzdura, oczywiście, że to jest bzdura. Zmierzam do czegoś innego. Czy to będzie rzeczywiście jakiś tam element, no także on będą musiał gdzieś stacjonować, gdzieś się żywić, gdzieś odbywać ćwiczenia, gdzieś będą zabierać za kopy dla nich. No to jest tak jak normalne wojsko na gdzieś się żywią, to jest też przy okazji element jakby jakiś gospodarczy, prawda? Więc trzeba je zaopatrywać, więc mi się wydaje, że to jest ruch akurat. A jesteście panowie zadowoleni ze sposobu, w jaki wprowadzono tę debatę do życia publicznego? Trudno mi mówić o tym projekcie, bo za chwileczkę znowu będę słyszał, że wprowadzam go do absurdu. Mamy do czynienia z dosyć dziwną sytuacją związaną z usytuowaniem obecnego ministra obrony. Z jednej strony udziela wypowiedzi za wypowiedzią, które są albo jakąś trafą, albo się potem nie potwierdzają, albo stanowią jakieś niesprecyzowane zarzuty wobec innych osób. Więc jakby jakakolwiek w tym momencie takie zachowanie ministra szkodzi wszystkim jego inicjatywom, czy są sensowne, czy nie. Za chwilę kolejna odsłona debaty dnia. 16 minut dzieli nas od godziny 7. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. W Bydgoszczy zostaną dziś wręczone krzyże wolności i solidarności. Są one nadawane przez prezydenta na wniosek prezesa IPN działaczom opozycji antykomunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Na wojskowych powązkach dziś ekshumacja ciała przewodniczącego Komitetu Katyńskiego i działacza niepodległościowego Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ciało zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Karambol w północno-wschodnich Chinach. Zginęło 17 osób, a 37 zostało rannych. Na autostradzie Pekin-Kumning w prowincji Shanxi we mgle i śnieżycy zderzyło się ponad 50 samochodów. Trasa jest zamknięta. Rozpoczęło się śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny zdarzeń. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. A wczorajszą audycję prowadził Wiktor Świetlik, czy jego gośćmi byli Grzegorz Jankowski z Superstacji i Łukasz Lipiński z Polityki Insight. W drugiej części publicyści dyskutowali m.in. o stanowisku Grupy Wyszehradzkiej dotyczącym wspierania uchodźców. Chodzi o to, by wykorzystać z dobrych praktyk, wspierając uchodźców w miejscach, gdzie naprawdę są uchodźcami, a więc poza Unią Europejską, w obozach Libanii, w Jordanii, powiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Jak widzicie, rozwinięcie tej deklaracji? Jeśli chodzi o współpracę wewnątrz państw wyszehradzkich, to co się stało wbrew zapowiedziom obecnego rządu, jest kompletnym rozdzielaniem tej grupy. To znaczy w tej chwili kwestie związane z migrantami i uchodźcami jest ich jedynym spojrzeniem, które łączy między sobą grupę wyszehradzką, co było widać przy okazji różnych dyskusji dotyczących zmian w Unii Europejskiej w ramach toczącego się teraz tak zwanego procesu bratysławskiego, gdzie widać było, że zarówno przede wszystkim Praga i Bratysława mają zupełnie inną wizję tego, jak Unia Europejska miała wyglądać. Różnice dotyczą też bardzo mocno stosunków między Unią Europejską a Rosją, gdzie wszystkie trzy państwa pozostałe grupy wyszehradzkiej mają inne poglądy niż my. Czyli jak rozumiem, wspólna polityka dotycząca uchodźców ma pokazać, że jeszcze czymkolwiek z państwami grupy wyszehradzkiej się trzymamy i to jest to, że tak bardzo się rozeszliśmy, to jest dosyć niepokojące. Jeżeli chodzi o samą tą kwestię, pełna zgoda i to w zasadzie jest pewna zasługa nawet
państw naszego regionu, żeśmy uświadomili reszcie Europy, że nie są system relokacyjny, pomoże nam przezwyciężyć ten kryzys, ale też kilka działań związanych z ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej, czy też z różnego rodzaju interwencjami, czy inwestycjami w krajach, z których ci uchodźcy pochodzą, bądź też z krajów, przez które oni są transferowani. Więc to zostało nawet docenione na przedostatnim szczycie Unii Europejskiej. Oczywiście to jest ten element dyskusji, który krajom naszego regionu udało się mocno wprowadzić do debaty i to jest rzeczywiście bardzo cenne. Natomiast jest też druga strona medalu, to znaczy poza uchodźcami. Ja troszeczkę nie rozumiem tej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, że uchodźca, który jest w Libii, jest uchodźcą, a jak już jest w Europie, przestaje być uchodźcą. Znaczy nie do końca wiem, na czym polega ta magiczna zmiana tej osoby. Ja chciałem przypomnieć, że w obozach w Grecji i we Włoszech wciąż jest mniej więcej 120-140 tysięcy uchodźców, którzy wciąż czekają na uruchomienie tego programu relokacji, bo te dwa kraje sobie z nimi bardzo wyraźny sposób nie radzą. Ja szczerze mówiąc do końca nie rozumiem tej niechęci uruchomienia tych programów, zwłaszcza, że po pierwsze wbrew temu, co się mówi, one nie są przymusowe, tylko dobrowolne. Polska dobrowolnie zgodziła się na przyjęcie kilku tysięcy tych uchodźców. Po drugie, myśmy już uchodźców z krajów muzułmańskich do krajów przyjmowali. Mam tutaj na myśli przykład Czeczanów, których na przełomie dekad poprzednich przyjęliśmy około 90 tysięcy, a ich jest w tym momencie od 5 do 7 tysięcy tych, których mielibyśmy przyjąć, i to byłoby zupełnie dla Polski nieodczuwalne. Także z jednej strony, tak jak mówię, te propozycje, które Grupa Wyszehradzka teraz składa, są cenne i dodają do debaty, jaka się toczy w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, tak jak my oczekujemy solidarności Unii Europejskiej w różnych dziedzinach związanych i z zagrożeniem na wschodzie, i z budową infrastruktury i tak dalej, powinniśmy też być solidarni wobec Włochów i Greków i pomóc im zajmowanym się tymi uchodźcami, którymi oni się teraz zajmują. Jeżeli Rzeczowski, powinniśmy taką solidarność okazywać, ja to mam jaką nadzieję. W tej deklaracji też nie chodzi o to, żeby trzymać uchodźców jak najdalej od granic Polski i państw generalnie do tego Wyszehradzkiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie oni są w Libii uchodźcami, natomiast w Europie oni są tak naprawdę już na tyle uchodźcami, że już szukającymi lepszej przyszłości, pracy, pieniędzy i tak dalej. Byłem na Tempelhof w Berlinie, wszedłem do tego wielkiego obozu, widziałem, jak ci ludzie funkcjonują, byłem w urzędach niemieckich, widziałem, jak oni funkcjonują w tych urzędach, na czym im zależy, o co im przede wszystkim chodzi, to są ludzie, którzy szukają lepszej przyszłości. Ja się wcale tej sprawie nie dziwię, ale tak to jest. Natomiast jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, myślę, że nasza grupa się i działania są ostatnio się zintensyfikowały. Ja bym nie powiedział wcale, że ona jest teraz, tylko to jest problem migrantów, łączy nas, nasze cztery kraje. Oj, tak nie jest. Moim zdaniem jest tak, że po wyborach na Węgrzech i po wyborach w Polsce i po tym, co się dzieje w Europie, widać, że Europa Zachodnia generalnie nadrzykuje, gdzieś tam się rozpada, powstała silna grupa, która artykułuje swoje potrzeby, swoje poglądy, swoją wizję w sprawie europejskiej na forum całej Europy. We czworo jesteśmy o wiele lepiej słyszani i bardziej się z nami liczą. Takie kraje jak na przykład Francja, czy takie kraje jak Niemcy. To jest dla mnie bardzo oczywiste. Dobrze, że to powstało i dobrze, że swoje poglądy artykułujemy i że zmuszamy naszych partnerów, bo to jest kwestia zmuszania tak naprawdę do przyjmowania naszego punktu widzenia. Się tylko włączyć, gdzie jest ten jeden poza uchodźcami i jeden temat, w którym mamy wspólne stanowisko. Bo z tego, co pamiętam, przed ostatnim latem w Unii Europejskiej po raz pierwszy od 3 lat nie powstało wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej. Po raz pierwszy od 3 lat. Ja trochę przeformułuję to pytanie, gdzie są te wspólne tematy jeszcze, ale gdzie też mogą być potencjalnie wspólne tematy, jeżeli chodzi o węgierskie. Jeżeli chodzi o całą wspólkę. Jasne. To proszę, drodzy panowie, drodzy słuchacze. Otóż jest tak, że pod tytuł podatku CIT 50 miliardów złotych wypływa z kraju, nie jest płacone. To są dane Komisji Europejskiej. Z tytułu podatku VAT 49-50 miliardów złotych, to jest 2014 rok. To są dane, to są pieniądze, które wypływają z Polski i nie są płacone tutaj. Pamiętajmy jedno, że takie kraje jak Czechy, Węgry, Polska i Słowacja stały się krajami, które są krajami konserwy, są krajami obróbki pewnej różnego rodzaju produkcji, różnych maszyn i tak dalej. Jesteśmy rynkiem, który produkuje pewne rzeczy albo obsługuje pewne rzeczy. Nie jesteśmy wytwórcami, w sensie, że mamy swoich narodowych koncernów dużych i tak dalej. Te koncerny, już tak powiem, to są dane Komisji Europejskiej, to korzystują z słabszą pozycji naszych krajów,
to nie powiem, że wyzyskiwania, nie o to chodzi, ale wykorzystywania. No, no tutaj też oszukujmy się, tak to wygląda. Nasz głos, twórcy naszych krajów, jest tej sprawie o wiele silniejszy, tak naprawdę. Chociażby w tej, dokument, to miejsce, gdzie zajęliśmy swoje stanowisko. Wie pan, to jest tak, że to nie musi być dokument, nie musi być tak, że oto wystosujemy dokument, którym domagamy się. Drogie koncerny, płaci u nas podatki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli my zaczynamy formułować pewne postulaty, które są postulatami politycznymi, stajemy się silni, trzeba się z nami liczyć, to w takim razie pewne rzeczy, które zostają gdzieś schowane pod stołem, albo gdzieś nie wypływają na płaszczyznę publiczną, też są rozważane oczywiście. To jest jasne. Ja się z tego tytułu tylko cieszę, bo po raz pierwszy złamać się do tego politycznie, że mieliśmy okazję, jak to powiedział kiedyś Chirac, że nie było to wszystkich wątków. Ja uważam, że to pewnego rodzaju cud, w którym postulaty, które nie zostały sformułowane w żadnym dokumencie, ani na żadnym spotkaniu, ani przez żadnego oficjalnego przedstawiciela jakiegokolwiek urzędu, miało być przez kogoś rozpatrywane. No to jeżeli czegoś nie ma, to czegoś nie ma i to jest tak proste jak tyle. Z Węgrami owszem mamy sojusz i to jest rzeczywiście oparte również na jego osobistym zaufaniu i stosunku między Jarosławem Kaczyńskim a Viktorem Orbanem. Natomiast jeżeli chodzi o Pragę i o Bratysławę, to tamtejsze rządy z rosnącym niepokojem obserwują narastający konflikt między Warszawą a Brukselą oraz Warszawą a Berlinem i dają jasne sygnały sformułowane przez swoich ministrów spraw zagranicznych i premierów, że one na żadną wojnę z Brukselą, ani na żadną wojnę z Berlinem pod polsko-węgierską flagą się nie wybierają. I podział w tej chwili Grupy Wyszehradzkiej na takie dwie grupy jest to fakt. Jest możliwość przekonania Czech i Słowacji do perspektywy Polski-Węgier do jednolitego frontu? Znaczy, do jednolitego frontu w ramach Unii Europejskiej, tak, bo faktycznie pogląd na Rosję tutaj dzieli te wszystkie kraje. To jest jasne. Mają zupełnie inne interesy, mają Słowacy, zupełnie inne, mają Węgry, to prawda. To wynika z geopolityki. Natomiast jak mówię, jeśli chodzi o stworzenie wspólnego frontu w ramach Unii Europejskiej, jest jak najbardziej sensowne i to odpowiadając mojemu szanownemu interlokutorowi, jest tak, że najważniejsze sprawy na pewno nie są omawiane publicznie, na pewno nie są formułowane wtedy dokumenty, przyglądają się polityce od 30 paru lat, widzę jak to funkcjonuje, jak to wygląda.